Mściwy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Mściwujewski, ma Bądź na bieżąco, a razem ze mną Patrykos, witam Cię. Siemanko, witam Cię, witam wszystkich. Pamiętamy pierwszą konferencję, Ty i Polak zrobiliście chyba największe dymy na całej. Tutaj jednak trochę to wygasło i myślisz, że dlaczego to tak było? Wiesz co, jakby na pewno też przez to, że on przyszedł w narracji, wiesz, zrobienia show, zrobienia fajnego performance'u. Skupił się bardziej na tym, żeby zrobić tutaj jakąś fajną akcję, a nie żeby porozmawiać. I ja też spodziewałem się tego, że on przybierze narrację, jak już zaczęliśmy gadać normalnie, że będzie się, wiesz, bronił w swój sposób, będzie szukał łatwej, szybkiej ucieczki od tego, co działo się przez ostatnie dni, tygodnie. No tak się nie da poprowadzić rozmowy, no i tyle, nie? Ja w ogóle też już jestem skupiony na sobocie. Już w ogóle od tych kilku ostatnich dni mam fokus na tą sobotę i wiesz, czas i miejsce na emocje były ostatnio. Dzisiaj też faktycznie był, ale z drugiej strony widzisz takie zachowanie potulne i sprawiające wrażenie grzecznego, tego, że nic nie zrobił w tych ostatnich tygodniach i tak dalej. No ciężko jest rozmawiać z samym sobą, nie? No tak, i to dosłownie z samym sobą, bo się przebrał za ciebie. No dosłownie, nie? W sensie, wiesz, jako performance okej, było to spoko, ale mocno jakby wybiło całą tą otoczkę, bo mówię, skupił się na tym, żeby odwrócić od siebie te wszystkie negatywne rzeczy, które miały miejsce w ostatnich dniach, tygodniach. Skupił się na wybieleniu siebie w taki sposób i tyle, nie? Ale wyjebane już to mam, ja czekam na sobotę, naprawdę. Nie uważasz, że wraz z kolejnymi dniami ten konflikt coraz bardziej tak jakby maleje? On zaczął, wiesz co, tak powoli cichnąć, jak on zaczął unikać konfrontacji najpierw telefonicznej, potem nie zjawił się na face to face i wiesz, no dzisiaj był na tej konferencji, ale też w ogóle w innej narracji niż jakby powinna być, by prowadzić między sobą rozmowę. Jest dobry w tym, żeby uciekać od rzeczy, o których trzeba rozmawiać. Nawet sam Wardęga to zauważył, że on specjalnie gra i ucieka od odpowiedzi na pytania. Co więcej mogę w tym dodać? No ciężko jest prowadzić narrację z taką osobą, która ucieka od odpowiedzi na każde pytanie. Masz mu to za złe, że właśnie takie jego zachowanie? No bo jednak ty też na tym tracisz, no bo mniej się mówi o waszej walce. I pewnie on jest tego świadomy, nie? Jakby trzymam mu to za złe. Ja byłem gotowy na każdy temat, na każdą rozmowę, on z kolei to odbijał, nie chciał tego ciągnąć, zwracał do tego konfliktu, kurwa, uczepił się tej bułeczki, tego chlebka. No i też przez to, że on to tak powtarza cały czas, to ludzie to też... To trudne, stary, dlatego ja też powiedziałem na konferencji, no kto kurwa chce o tym rozmawiać, no zajebał mi ten chlebek, to zajebał, no i chuj w to, jakby tu nie chodziło o ten jebany chlebek, tu chodziło o to, jak on się zachowywał, do mnie, jak się do mnie odnosił i tak dalej, no. Jebać go. Chodzi po prostu o to, jaki miał do ciebie stosunek, no przed tak, tym wszystkim, jak stałeś się sławny. Głównie o to chodzi i głównie o to chodzi, jaki on był, jakie miał nastawienie do mnie. Był jedną taką gnidą, która tam na boku zawsze gdzieś tam starała się mi wbić tą szpileczkę, nie? Ale uważasz, że też Adrianowi może wchodzić to do głowy, to co się dzieje ostatnio z nim? Stary, mu to weszło do głowy. Przecież sam fakt tego, że on nie chciał ze mną rozmawiać, unikał konfrontacji, unikał telefonów, unikał rozmowy ze mną. I uważasz, że to nie była choroba, tylko że unikał? On nie był chory, no proszę cię, czy ktoś wierzy w to, że był chory? A nawet jeśli był, to cieszę się, że jest już zdrowy, mówię. Zadziałałem chyba leczniczo na niego, bo wystarczyły 2 minuty rozmowy na face to face, żeby z chrypki zaczął do mnie krzyczeć. Ale uważasz też, że rosną twoje szanse w oktagonie przez to, co dzieje się tak jakby z Adrianem przez ostatnie dni? Pewnie jakiś wpływ na to ma, jakby nie rozmyślam nad tym. Ja jestem pewny swego, wiem co robiłem, jak trenowałem, w jakiej jestem teraz dyspozycji i naprawdę, stary, wierz mi, wchodzę tam, kurwa, daję z siebie wszystko, bo wiem, ile w to władowałem. No i tyle, idę urwać mu głowę. Uważasz, że masz dużo więcej do wygrania tą walką niż Adrian? Ja nie mam nic do stracenia. Na pewno mam dużo do wygrania, ale nie skupiam się na tym. Na mnie nie ma totalnie żadnej presji. Cała presja jest na nim, to co powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Cała presja jest na nim, bo on przegrywając ze mną traci wszystko. Dosłownie wszystko. Ja nie tracę nic. Ja mogę tylko zyskać i tyle. I idę się tam dobrze bawić i zarobić fajny hajs. Za jak mocnego przeciwnika tak w skali fejmowej uważasz Adriana? No bo nie oszukujmy się, zrobił on bardzo duży progres. Mocny. Ja od samego początku mówiłem, że jakby odkładając na bok te wszystkie emocje i to jak bardzo go nie lubię, on nie lubi mnie, to on jest mocnym przeciwnikiem i nie ma co. Więc jakby... Zaraz się pogryzą tu. Jesteśmy w tym, między... Ferrari Alain, no. Więc no, jest jak jest, nie? No co ci mogę powiedzieć? A gadałeś z nim coś jeszcze po konferencji? Nie, my w ogóle nie rozmawialiśmy. My w ogóle dostaliśmy dzisiaj ochroniarzy na samym początku. On i ja, ochroniarze, chodziliśmy cały czas z ochroną. 2 razy się tylko minęliśmy, spojrzeliśmy się na siebie, wiesz. Wymiana spojrzeń i poszliśmy dalej. Ale niech się przybliży, zaraz będziemy musieli go rozdzielać, chłopaków. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Patryk, za wywiad. Dzień.